Cześć, witajcie z tej strony Tomi Chichacho z kanału Crypto Wars. Pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmie, jest to tylko i wyłącznie moje zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Sami odpowiadacie za swoje pieniądze. Dzisiaj mamy 23 września. Zapraszam na kryptowiadomości. Mamy godzinę 21. Dominacja Bitcoina dzisiaj, czyli 23 września, to jest 66,75. Procenta, market cap, całkowita kapitalizacja rynku to jest prawie 270 miliardów dolarów. Także, także kapitalizacja y, troszeczkę, troszeczkę y, nam spadła. Cena bitcoina w tej chwili to 9885 dolarów. Także, także tutaj, jak widzimy, e, dzisiejszy, bak, dzisiejszy bakt, dzisiejszy e, bakt na razie tutaj nie dał nam jakiegoś ruchu, ruchu ceny. O tym, o tym wszystkim e, powiem troszkę później. Na początek e, dzisiaj troszkę inaczej. E, zacznę od ważnej sprawy. Jest parę skamów, na, na które musicie uważać. Także zapraszam. Na początek e, mam dla Was ostrzeżenie o kilku skamach Pojawiła się no, oczywiście nowa jakaś platforma, która wykorzystuje Wizerunki znanych osób Między innymi Elona Maska, e, Billa Gatesa, Richarda Bransona e, Nazywa się Bitcoin Profit no i to jest na takiej samej zasadzie, jak jakiś czas temu wam mówiłem o takich różnych ogłoszeniach, które u nas się pokazywały, gdzie były wykorzystywane wizerunki znanych znanych polskich celebrytów, także, także uważajcie na to. Tutaj takie cuda typu 4000% zwrotu i tak dalej z inwestycji. Wiadomo wszystko, wszystko to są oszustwa, także. Także na to musicie uważać, tak. Kolejna informacja z kamie pochodzi od Mirka Urbańskiego ambasadora na naszym forum. Jest to informacja na temat Basic Attention Token. Sytuacja wygląda tak: na Telegramie jeden z kanałów, który, tak jak tu widzimy na zrzucie, wygląda jakby to był kanał Basic Attention Token. Istnieje już od jakiegoś czasu, tak? Ma, mm, ma sporo followersów, także tutaj trzeba, trzeba uważać, mm, u nich wrzucili taki komunikat, że jeżeli chcesz zabezpieczyć swoje baty, to prześlij je na e, smart contract i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to, e, oczywiście jest to skam, jest to próba wyłudzenia batów od ludzi Dosyć dosyć mądrze jest to sformułowane, dosyć mądrze ułożone, także część ludzi na pewno na to się nabrała, no ale, ale myślę, że my, my jesteśmy mądrzejsi i, i pamiętajcie, że, że żaden projekt blockchain, który, który ma swoje kryptowaluty nie będzie nigdy chciał od Was, żebyście swoje, swoje tokeny, coiny przesłali do nich. Z jakiegoś tam powodu, no chyba, że, chyba, że jest, chyba, że jest odpalając swój mainet, no to wtedy na portfel przesyłamy tak, na oficjalny portfel i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale tutaj takie, takie, właśnie jakieś ogłoszenia, zwłaszcza na telegramie, to bardzo Was proszę: zwracajcie na to uwagę. To w większości są oszustwa, sprawdzajcie. Jest na moim kanale film w którym, o skamach, w którym pokazuję gdzie szukać oficjalnych kanałów. I w przypadku, w przypadku BAT jest to na telegramie adres BAT Projekt i tyle. Bez żadnych jakichś tam dodatkowych wynalazków. Tak? Także zwróćcie na to uwagę. Link, link wam Link wam zostawię. Zawsze sprawdzajcie właśnie na Redditie, na, na oficjalnej stronie projektu, na oficjalnym Twitterze. Bo jeżeli jest informacja na Telegranie, zazwyczaj jest też na Twitterze o jakichś takich rzeczach, ale to naprawdę sporadycznie się zdarzają takie tematy. Także, także zwróćcie na to uwagę. Pojawił się również nowy wirus koń trojański. Który kradnie, tak jak tutaj w artykule, nie to, że kradnie, no ale taki jest tytuł artykułu, tak, na bitcoin.pl e, Nowy wirus kradnie bitcoiny i litecoiny e, O co chodzi, jakie jest działanie e, Jak dokładnie działa nowy wirus, który się nazywa Infirat Kradnie między innymi pliki, kuki, przeglądarki, wszystko to w celu przechwytywania Przechowywanych tam poświadczeń dla różnych usług online, pobierania otwartych sesji. Co gorsza, co pokazuje skalę zagrożenia Trojan, jest także w stanie zamknąć tradycyjne procesy antywirusowe czyli. Oprócz tego, oprócz tego, że jest ukierunkowany, jest ukierunkowany przede wszystkim na portfele kryptowalutowe, to oprócz tego pozostałą resztę danych naszych kradnie, czyli pliki logowania się do, nie wiem, do Facebooka, do, do Google, do, do jakichś innych różnych portali. Także, także tutaj y, trzeba na to bardzo uważać. Wirus skanuje komputer w poszukiwaniu plików związanych z portfelami y, dla Bitcoina i Litecoina. Tutaj, y, tutaj są y, podane, y, pokazane, jakie, jakie końcówki po, y, w adresach po slashu idą. Y, jeśli te dane są obecne, złośliwy kod pobiera istniejące dane w celu kradzieży funduszy ofiar, czyli, yy, czyli jeżeli, jeżeli mamy gdzieś yy, w notatnikach pozapisywane, nie daj Bóg, co jest największą głupotą, szczerze mówiąc, pozapisywane SIDY, czy klucze prywatne, no to słuchajcie, nie róbcie takich rzeczy, bo, bo ten, ten, ten Trojan właśnie wyszukuje, przeszukuje cały komputer, wie czego szukać, wie jak się zaczynają adresy Bitcoina, Litecoina, no bo to jest oczywiste, tak? Także, jeżeli macie gdzieś zapisane w komputerze, no to słuchajcie, no, przepiszcie to sobie na 100 tysięcy różnych karteczek, e, gdzieś tam sobie to pochowajcie. Nie zostawiajcie takich rzeczy w komputerach. E, można to sobie inaczej, inaczej zabezpieczyć. Tak, e, tak od siebie dodam, że, że ciekawą, ciekawą formą, nawet zabezpieczenia na papierze, jeżeli przepisujemy sobie SIDA lub klucz prywatny. Na papierze, to możemy sobie go sami zaszyfrować w bardzo, bardzo prosty sposób. Na przykład, policzmy sobie 10 znaków od lewej i zamieńmy ten dziesiąty znak z dziesiątym znakiem od prawej miejscami, ten z tym i ten z tym. I tak sobie zapiszmy na kartce, żebyśmy nie zapomnieli. Tak? Jest to też bardzo dobry sposób, bo jeżeli taka kartka trafi w niepowołane ręce, to ktoś, kto, złodziej, który będzie próbował wykorzystać wasz, wasz klucz prywatny lub SID. Seed. W SIDach podobnie, tak jak na przykład ten napis, jak nie zostać okradzionym przez hakerów, jeżeli by był SID-em, jakbyśmy przełożyli na przykład, nie wiem, zostać, zamienili przez no to już to, to już to wszystko nie będzie działało, tak? także Także można sobie w bardzo prosty sposób dodatkowo samemu. Samemu zabezpieczyć swoje SID-y czy, czy, czy SID-y do portfeli. No i jak już wiecie teraz na co uważać, to przechodzimy do plusów. Plusy dzisiejsze zaczynamy od informacji wiadomej i pewnie znanej. E, większości z was, oczywiście bakt w końcu odpalił tak, czekaliśmy na to nie wiem, nie pamiętam chyba z rok czasu albo i półtora nawet no w końcu odpaliło wygląda, wygląda na to, że mm, cena bitcoina już była, była wliczona e, tutaj w to uruchomienie, jak na razie choć e, chociaż e, chociaż e, no, kto wie, czy to nie jest. Czy to nie jest cisza przed burzą, czy to nie jest pułapka na niedźwiedzie, czy, czy słabe ręce nie, nie są w tej chwili koszone po prostu? No, zobaczymy, zobaczymy. Na razie jest słabo, kilka godzin temu bodajże 7,5 Bitcoina było zaledwie obrotu. To jak na Bakt, to jest, to jest bardzo, bardzo mało, ponieważ jeden kontrakt. Na bakcie y, to jest jeden bitcoin, jeden kontrakt, jeden bitcoin. To nie jest tak jak na Bitmexie, tam jest bodajże jeden dolar, jeden, y, jeden kontrakt, przelicznik, a, a w bakcie jest jeden bitcoin, jeden, y, jeden kontrakt. Także, także tutaj, y, tutaj sytuacja na razie wygląda tak, że jest albo cisza przed burzą, albo... No, nie daj Bóg, nie daj Bóg, będą, będą grać krótkie pozycje, no to będzie wtedy słabo, tak? Bo, bo tutaj, jak popatrzymy na wykres, to, to możemy zauważyć sytuację taką. <laughs> jesteśmy teraz, tak, jesteśmy w tym trójkącie, o którym wszyscy dookoła trąbią cały czas. E, większość większość analityków traderów o tym, e, o tym mówi, tak, od dłuższego czasu taka jest konsolidacja w tym, e, w tym dużym trójkącie. E, no i tak. No i tak. W tej chwili odpaliliśmy bakt, Mamy czerwoną świecę, jesteśmy na D1 przejdziemy na 4 godzinne świecę. Widać tutaj, że cena od od paru dni, od paru tygodni właściwie, tak, schodzi po tej górnej, górnej krawędzi, tak. Dochodzimy już tutaj do, do końca, do końca tego, tego trójkąta. E, pamiętajmy, że, um, że, że, regulator amerykański ma termin do chyba do dwudziestego któregoś, bodajże października mają termin na decyzję odnośnie ETF-ów. Może być tak, że mm, rynek czeka po prostu na tą decyzję, i inwestorzy instytucjonalni również czekają, ponieważ y, oni doskonale sobie zdają sprawę z tego, że jeżeli ETF-y nie zostaną y, dopuszczone lub z jakiegoś powodu. Będzie to znowu przełożone, choć yy, chyba już nie może być teoretycznie, tak, bo już mi się skończył czas. To w każdym razie, jeżeli będzie negatywna opinia o, o ETF-ach, no to prawdopodobnie wtedy cena poleci w dół. Poleci w dół z tego, z tego względu, że grube ryby po prostu będą miały pretekst, żeby zwalić cenę i, i cena wtedy, wtedy będzie leciała w dół. Ewentualnie, ewentualnie. Hmm, może być tak, że czekają w tej chwili, tak? Cena zrobi tu w dół fejkowe wybicie, gdzieś tu w okolicach, w tych okolicach, powiedzmy się odbije i zawróci, to wtedy tak, tutaj to miejsce, takie fejkowe, fejkowe wyjście w dół, to jest kasowanie po prostu krótkich pozycji, tak? Krótkich kontraktów, shortów, yy, wszelkiego rodzaju i typu słabszych małych inwestorów, i wtedy, wtedy wyjście do góry, tak? Także tutaj ewentualnie wsparcie mogłoby być na, na tym poziomie, no mniej więcej, tak? 8700, tak, tak mi się wydaje. Tutaj jak się popatrzy, jak się popatrzy na, na wykres, to tak na pierwszy rzut oka powiedzmy to wygląda. Także tutaj może, może być to fejkowe wybicie. Może być odbicie tutaj na, yy, na tej linii wsparcia 9360. To jest na Binance akurat. Wiadomo, co giełda to tam może się troszkę różnić. Także także tak to yy, tak to może, może tutaj wyglądać. Jakiegoś szaleństwa nie ma. Wygląda yy, sytuacja tak, że, że rynek po prostu oczekuje, oczekuje kolejnego Ruchu kolejnej wiadomości. Pamiętajmy jeszcze tylko, że na Bakcie są w tej chwili dostępne dwa rodzaje kontraktów: czyli kontrakty dobowe, które, które się zamykają o godzinie 22 czasu wschodnioamerykańskiego. Czyli, czyli ojejku, która to będzie u nas godzina. U nich 20 to jest u nas druga rano, czyli o czwartej rano naszego czasu, jutro skończy się pierwszy kontrakt terminowy 24 godziny na, na Bakcie, a drugie są na miesiąc czasu, także, także tak to wygląda. No na pewno, na pewno, słuchajcie, na pewno to jest plus, ponieważ jeżeli ten Bakt by nie wystartował, to byśmy byli dzisiaj świadkami spadku bitcoina o przynajmniej 10 lub nawet 20%, także Wydaje mi się, że możemy to śmiało na plus zapisać. Tak, przy okazji jeszcze dodam Wam tutaj taką informację odnośnie tych skamów. Tutaj giełda informuje, że nigdy nie będzie korzystała z mediów społecznościowych w celu proszenia o poufne informacje, prezenty lub publikowania adresów portfeli z prośbą o wpłaty, Wszelkie takie e, oferty lub prośby należy zignorować i zgłaszać bezpośrednio e, do platformy Bakt. Na pewno, na pewno się pokażą zaraz oszuści, że, którzy będą proponowali: Zainwestuj w Bakt 100 tysięcy, Syryliard miliard e, procent zysku w ciągu jednego dnia. Także, no, tak jak właśnie mówiłem wcześniej e, o tych skamach. Uważajcie, tak? Uważajcie na tego typu różne próby naciągania. Mamy bardzo fajną informację od Binance'a. Oprócz tego, że Binance US, czyli na rynek amerykański, zostaje, zostaje uruchomiony, o czym za chwilę powiem, to taką jeszcze ciekawszą, ważniejszą właściwie na tą chwilę wiadomością jest to, że. Binance będzie listował u siebie, czyli zostanie wprowadzony do handlu. Tezos, ticker XTZ, czyli wszyscy posiadacze Tezosa mogą się cieszyć, zacierać ręce. Jeżeli, jeżeli posiadacie Tezosa, możecie spróbować zagrać sobie pod to wydarzenie. Sprawdźcie sobie na Binance dokładnie kiedy. W tej chwili już ruszają wpłaty a kiedy zostanie uruchomiony trading i w tym dniu prawdopodobnie cena od dzisiaj, myślę te 20-30% spokojnie spokojnie pójdzie do góry, można tam sobie powiedzmy o 30% drożej ZOSA sprzedać, poczekać parę dni odkupić później taniej większą ilość za te same pieniądze, bardzo bardzo fajny to jest sposób na, na, po, po, na pomnażanie swoich kryptowalut e, zwłaszcza dla hodlerów tak? zwłaszcza dla, dla hodlerów e, chociaż w tej chwili cena Cezo, Tezosa jest jeszcze jeszcze za mocno się nie ruszyła także jak ktoś e, m, lubi grać pod wydarzenia może, może spróbować ze Stop Lossem coś, m, coś tam sobie ugrać no i mamy tutaj informację z Twittera Binance'a że w ciągu 24 godzin ruszy trading, to jest 3 po południu, z naszej godziny 15, czyli jutro około godziny 15. Jutro około godziny 15 ruszy trading. W Ameryce zostanie uruchomiony, no ta, taki powiedzmy, Binance dla, dla Ameryki. Na początek do handlu wejdzie Bitcoin i Ethereum. XRP, Bitcoin Cash, Litecoin, no i oczywiście BNB, no i jako stablecoin USDT. Także, także ruszyli nawet chyba wcześniej niż obiecywali, bo, bo mieli ruszyć bodajże w październiku, chociaż może i, i, i jeszcze, jeszcze to miał być wrzesień. Szczerze mówiąc, dokładnie nie pamiętam. Ale, ale no fajnie, fajnie, tak, fajnie, że fajnie, że, że ruszają tutaj jeżeli, jeżeli przejrzymy przejrzymy sobie Twittera Binance US to widzimy, że dodatkowo wejdzie Cardano BAT, czyli Basic Attention Token Ethereum Classic, Stellar i 0x, także można się spodziewać jakichś większych wolumenów, chociaż jak patrzyłem na wykresy, to jakiegoś, jakiegoś szału na razie nie było. Ale no, no, no fajnie, tak, fajnie, no bo, bo będą zwiększone wolumeny, a, a wiadomo, im większe, tak, im większe wolumeny na, na kryptowalutach, to większa szansa na wzrosty. Teraz popatrzmy na minusy. Informacje na minus na pewno mamy z Wielkiej Brytanii. Regulatorzy usiłują zakazać pochodnych kryptowalut, tylko nie mylmy tego z kryptowalutami fizycznymi, tak? Nie chodzi tu o fizyczne kryptowaluty, tylko o produkty pochodne. Są to, są to m.in. takie rzeczy jak kontrakty, jak umowy terminowe, futuresy i tym podobne. Tym podobne różne, różne tematy, no bo wiadomo, z czasem będzie, będzie tych pochodnych produktów coraz więcej. No i tak, CATF, czyli ten angielski organ nadzoru, uważa, że, że chce, chce uratować mieszkańców Anglii przed traceniem pieniędzy. Nie wiem, czy to jest mądre, czy nie mądre. Chcą zrobić pewnie, pewnie tak, jak jest z akcjami, że, że kontrakty, wszelkiego rodzaju kontrakty różne, czy, czy terminowe, czy, czy jak będą w przyszłości etf -y i tym podobne różne rzeczy, to po prostu trzeba będzie przez brokerów to kupować. Nie wiem, jaka jest różnica, bo brokerzy namawiają jeszcze bardziej, żeby to kupować, także, także... Tutaj to jest według mnie jakaś głupota, no ale, ale jest tak, jest oficjalna informacja, że, e, że nadzór finansowy w, w Anglii próbuje, e, próbuje zakazać wszelkich e, pochodnych. Zbierają informacje na temat kryptowalut i różnych kontraktów e, właśnie, żeby to wszystko przeanalizować i wyciągnąć jak najwięcej brudów. I tak jak to się mówi, tak jak tutaj ładnie to jest ujęte, że, że próbują po prostu społeczeństwo uchronić przed stratą pieniędzy. Także no jest to na pewno minus, ponieważ kładzie to troszkę negatywne światło na, na cały nasz świat kryptowalut. No, jak bumerang powraca nam temat Libry i Facebooka, tak? Czyli, czyli kryptowaluta, którą chce. Wypuścić Libra. Co ciekawe, cztery dni po tym, jak Mark Zuckerberg, twórca Facebooka, spotkał się z prezydentem Ameryki Donaldem Trumpem, dostaliśmy informację, że w związku z tym, że nie wiem, czy pamiętacie, Libra ma być w sumie takim stablecoinem opartym o o rezerwy głównie, głównie walutowe. No i cztery dni po tym spotkaniu dowiadujemy się, że w 50% libra będzie, e, będzie oparta, e, cena libry będzie, będzie kalkulowana do dolara amerykańskiego, dodatkowo mmm, cząstkowe, cząstkowe ilości to będzie euro, jen, funt angielski oraz dolar singapurski. Ale co ciekawe w tym wszystkim, że oświadczyli iż juan chiński nie będzie absolutnie tutaj brany pod uwagę. Także Mark Zuckerberg pewnie z obdartymi kolanami wyszedł od Trumpa, obiecał mu jak mnie że, że, że nie będzie wspierał chińskiej, chińskiej waluty narodowej, tylko, tylko bardziej dolara, w związku z czym Donald mu pewnie, pewnie obiecał, że jak tak zrobią, no to tam pewnie jakoś się już dogadają, ugadają i, i... I w tym artykule możemy jeszcze przeczytać, że w niedawnym wywiadzie dla szwajcarskiej gazety NZZ szef Kalibry, czyli firmy, która odpowiada za, za librę, David Markus potwierdził, że celem jest wydanie libry w 2020 roku. Także także, tak jak już wcześniej mówiłem, wiecie, że ja mam bardzo negatywne nastawienie do, do libry. Będzie, będzie społeczeństwo już inwigilowane do, do samego końca, do dna, do samych y, głębi kieszeni nam będą już zaglądać i sprawdzać. Także no, sprawa jest słaba. No jest, jest tutaj nadzieja w tym, że, że Niemcy i Francja powiedziały, że y, nie będą, nie będą, tak. Mam nadzieję, że wiecie o tym. Jak nie, no to mówię od razu, że parę dni temu. Niemcy i Francja yy, oficjalnie powiedziały, że, że nie będą Libry wspierać, także yy, nie będzie zabroniona. Nie wiem, jak oni to chcą zrobić w sumie, no bo jeżeli to będzie kryptowaluta, no to no ciężko powiedzieć, jak to zrobią, no ale, ale w każdym razie są przeciwnikami, tak? Za, za Niemcami, za Francją. Yy, myślę, że, że większość Europy również, również pójdzie. Polska to na pewno. Chociaż, kto wie, chociaż, kto wie czy Polska na kolanach za Trumpem nie podrepta, także zobaczymy, tak, zobaczymy. Dla mnie, dla mnie to jest negatywna informacja, bo e, furtka dla Libry się mm, otworzyła, zresztą ja uważam, że tak czy siak ona będzie, tak czy siak ona będzie, czego, czego, by różne kraje nie, nie, próbowały zrobić, to, to Zuckerberg, on jest takim cwaniakiem, że, że na pewno, na pewno jemu się uda, Yy, uda tą Libre wprowadzić, także no, niestety, no, niestety, ja tego używać na pewno nie będę. Jest 100 tysięcy różnych, dużo lepszych kryptowalut, z których można korzystać, i no, na pewno dla mnie, dla mnie jest to wielki, wielki minus, że, że są postępy. Dodatkowym potwierdzeniem tego, że Facebook. Zrobi jednak tą librę. Tak jest. Ostatnie, ostatnie przejęcie Facebooka, czyli Facebook nabył, nabył startup izraelski, który specjalizuje się w chatbotach AI, czyli sztucznej inteligencji. Jest to im potrzebne po prostu, aby ulepszyć, usprawnić cały swój system, żeby łatwiej, łatwiej było. Wyciągać od ludzi po prostu informacje. No, wiadomo, sztuczna inteligencja jest coraz lepsza, coraz lepsza. Także nie będę tutaj już tego tematu rozwijał. Ja, jeżeli chcecie, to, to sobie dotycza, do twu, przepraszam, doczytacie link, link wam zostawię pod filmem. No, ale widać, tak? Widać po tym przejęciu, że. Poza, że Facebook zakupił, zakupił ten startup, no, no nie po to, żeby pieniądze utopić, tak? tylko są po prostu pewni, już, już wiedzą, że, że Libra wejdzie. Także, także tutaj, no, no niestety, niestety. No i tak wygląda e, mniej więcej bieżąca sytuacja na rynku. E, słuchajcie, no e, troszeczkę chwilę miałem przerwy. Miałem troszkę dodatkowego urlopu, poświęciłem go, go rodzinie w ogóle, w ogóle odpocząłem troszkę chwilę od, od kryptowalut, także mam nadzieję, że się nie gniewacie, że, że nie było wiadomości. Poza tym napiszcie mi w komentarzach, czy, czy, czy podawać Wam więcej wiadomości. Podałem Wam wiadomości, o których, o których inne serwisy nie mówiły, pominąłem to, co, to, co wszyscy mówili, także jak możecie. To, to skomentujcie, powiedzcie, czy wolicie więcej, mniej, jak, jak chcecie, żeby to może, może lepiej wyglądało. Robię to w sumie, w sumie przecież dla Was, żeby, żebyście wszyscy byli bieżąco, na bieżąco z informacjami. Oczywiście, jeżeli, jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Włączcie powiadomienie. Tak, żeby, żeby nie ominęły Was najświeższe kryptowiadomości. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć, hej!